<laughs> Haunting visions of menace and mastery. From black and white to atomic green and blood red. There's a very simple effect that horror film the <laughs> This Halloween TCM invites you to a night at the movies, The Horrors of Stephen King. An all-new documentary celebrating the greatest horrors ever committed to screen with master storyteller Stephen King. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. I kolejnej audycji z cyklu naszego tegorocznego Halloween Special z okazji Halloween roku 2020. Dzisiaj kontynuuję to, co zapowiedziałem, czyli e, przegląd e, produkcji non-fiction, pr przegląd filmów, seriali dokumentalnych, w których udzielał się Stephen King, ale nie dokumentów o Stephenie Kingu, a o horrorze, o gatunku. I dzisiaj mam wyjątkową produkcję. Wyjątkową dlatego, że jest po pierwsze najkrótsza trwa tylko godzinę, a mamy przegląd po całym gatunku po horrorze takie, takie, taka historia horroru w pigułce ale z drugiej strony narratorem jest tylko Stephen King. I tylko on tutaj opowiada, i tylko jego wypowiedzi są przerywane fragmentami filmów i on prowadzi nas przez historię horroru. Z jednej strony to, to ktoś może potraktować na plus, z drugiej na minus. No, kwestia indywidualnego podejścia, ale mm, nie ulega wątpliwości, że jest to produkcja wyjątkowa, ponieważ jest to jedyny chyba tego typu dokument, gdzie Stephen King przez godzinę opowiada nam o filmach i o gatunku. A mówię tutaj o produkcji, której tytuł oryginalny to A Night at the Movies, The Horrors of Stephen King. I ten film leciał w Polsce. To jest film wyprodukowany przez telewizję TCM, i również polski oddział TCM miał w swojej ramówce tę produkcję. A Night at the Movies to jest tytuł serii, który w Polsce został przetłumaczony Wieczór Kinomaniaka, no a tytuł właściwy to już um, odpowiednio *Horroristy Stephena Kinga. I tak jak powiedziałem, to jest seria. Ja nie oglądałem nic z tej serii, ale z tego co się dogrzebałem w internecie jest przynajmniej kilka filmów wchodzących w skład tego cyklu Wieczór Kinomaniaka. Jest film z 2009 roku Suspenseful World of Thrillers. Film również z 2009 roku The Gigantic World of Epics. Tutaj o, o filmach tych z wyższej półki, tych wielkich, mocnych, ciężkich, znaczy dobrych, kasowych produkcjach. Jest film z 2011 roku, który się nazywa Merry Christmas. Oraz 2013 rok e, Cops and Rubbers and Crime Writers. I tutaj dużo w sumie pisarzy z tego co widziałem występuje. Lee Child, Michael Connelly yy, i tam jeszcze yy, znane nazwiska, yy, jeśli chodzi o współczesny kry, kryminał thriller yy, Nasza produkcja, ta którą dzisiaj się zajmujemy, to jest również film z 2011 roku. Miał premierę 3 października. Film yy, wypuszczony z okazji również Halo Halloween, wyemitowany w ramach tak zwanego miesiąca z horrorem, podczas którego TCM puściło kilkadziesiąt klasycznych produkcji z tego gatunku. No i jak to wszystko wygląda w tym przypadku? E, mamy, tak jak powiedziałem, takie, taką historię horrorów w pigułce. Całość jest podzielona, zaraz Wam powiem, żeby Wam nie skłamać, na e, 8, nie 9 bloków. Dziewięć bloków przerywana takimi planszami z tytułami. Widzimy salę kinową, fotele kinowe, no i pojawia się jakiś tam tytuł, nie? który nam mówi o, o czym będzie dany segment. Jest to zmontowane tak trochę, znaczy szybko, teledyskowo. Nie, nie, nie jest to ta, ta, taka papka, ale jest to właśnie coś w stylu mm, historii horroru. W ten sposób zmontowane. Dużo wstawek, e, gdzieś tam przeskakiwania po filmach, konkretne sceny, to, to się nie ciągnie, nie duży. Na przykład za tydzień najprawdopodobniej opowiem o produkcji, która jest przeciwieństwem tego. Nie, tutaj to się ogląda przyjemnie. To nie, nie, nie znudzicie się siedząc przed telewizorem. To jest ładnie zmontowane, fajnie, szy, szybkie wypo, wy, wy, wywiady, przerywane, przecinane, czy też podkreślane odpowiednimi kadrami z odpowiednich filmów. Te filmy, które przelatują na ekranie, to nie są tylko filmy, o których mówi w tym momencie Stephen King. Bardzo często on porusza jakiś temat, a na ekranie przewija się y, gdzieś tam, wiecie, po, po, po kilka sekund scen z różnych filmów. Oczywiście każdy jest podpisany, i to są zupełnie inne filmy, ale y, filmy, które podkreślają to, o czym mówi w tym momencie Stephen King. Więc tak w pigułce zebrany temat czasami jest całkiem nieźle. Jak ktoś jest początkujący w tym temacie, no to dostaje jakiś tam wybór tytułów, po które mógłby sięgnąć. King siedzi sobie na czarnym tle, to jest po prostu, wiecie, postać Kinga i, i, i czarny ekran. On siedzi trochę z boku, takie dziwne kadrowanie jest po prawej stronie. Ja to rozumiem, tak często jest, żeby tam jakiś napis się pojawił i tak dalej, ale tutaj ten napis to chyba tylko raz się pojawia. No i przez jakie bloki przechodzimy? Zaczynamy od wstępu. Jak rodzi się strach? I tutaj King stara się odpowiedzieć, czego się boimy, jak budować strach w opowieściach. No i już tutaj, jak ktoś jest na bieżąco, albo w miarę dobrze pamięta lekturę Dance Macabre, to zobaczy, jak wiele wspólnych punktów ma ta produkcja z książką Stephena Kinga. Mamy oczywiście anegdotkę o Bambi, co prawda, z tego co pamiętam, w dans Macabre Stephen King nie mówił tego, że to, to był pierwszy film, na którym się przeraził, ale wspominał o tym, że wielu ludzi boi się tego filmu. Wydaje mi się, że pierwszy raz chyba powiedział, a przynajmniej ja pamiętam pierwszą taką wypowiedź już po wydaniu komiksu Amerykański Horror, czyli w XXI wieku, bo pamiętam był taki wywiad, gdzie on miał koszulkę z komiksem Amerykański Wampir, przepraszam, i wtedy właśnie mówił o tym, że się boi pierwszy film, który go przeraził, pierwszy Pierwszy horror, to był Bambi i scena e, śmierci. No tak czy siak, anegdotka przewija się dość często. E, potem serwuje już konkretnie anegdotkę, która rozpoczynała nam Dance Macabre, czyli o seansie, na którym był jako dzieciak, ziemia kontra latające spotki. E, tutaj jest inne tłumaczenie, także w. TCM, raczej nie, nie, nie robili researchu, jeśli chodzi o polskie tytuły danych filmów, albo jakie polskie tytuły gdzieś tam występowały, tylko tłumaczyli po swojemu i tutaj mamy po prostu latające talerze. Tak się nazywa ten film. Od tego zaczęła się książka Dens Macabre. On tam opowiadał, jak seans został przerwany, na, na, na scenę wyszedł dorosły człowiek i powiedział im, że Rosjanie wystrzelili na orbitę Sputnik. I to tutaj też mamy w pigułce. Chociaż też wydaje mi się, że trochę bardziej rozwija temat w pewnym momencie i, i płynniej przechodzi do um, kolejnych um, tematów. Mówi o ciemności i o strachu przed ciemnością i o tym też był cały duży blok, cały segment w Dance Macabre, przytacza dokładnie te same przykłady. Oczywiście tutaj ta, ta liczba przykładów jest dużo mniejsza. Tutaj przykładem jest scena z filmu Ludzie Koty i gra cieni, jaka, jaka została zastosowana i to, co naprawdę widzi widz, a czego nie widzi. W Dance Macabre ten temat, tak jak wszystkie inne tematy, były dużo, dużo bardziej rozwinięte. Mówi o freaks, o dziwolongach, Teda Browninga, co też oczywiście, no już może nie będę podkreślał tego, tego Dance Macabre, bo tutaj naprawdę przy każdym temacie moglibyśmy do, do, dodawać taki, t, t, taki, taką notkę, nie? To było w Dance Macabre. Przy czym tutaj puentuje Dziwolągi w taki sposób, że dobry horror to jest taki film, gdy chcesz uciekać, ale coś cię powstrzymuje. I tak naprawdę to jest już taka druga e, taka definicja w pigułce. Taka wiecie, złota myśl Stephena Kinga, jaka tutaj pada, e, bo na samym początku mówił coś takiego, że e, dobry horror i, i w zasadzie po to oglądamy horror, żeby oderwać się od świata, że jeśli horror jest dobry, to zapominamy o tym, że mamy odebrać dziecko z przedszkola, zapominamy o tym, że Obiad jest wstawiony w piekarniku i tak dalej, i tak dalej. I, I takie złote myśli tutaj będą się jeszcze przewijać. Drugi blok to jest szaleni mordercy i zombie. I tutaj w sumie kilka ciekawostek się dowiadujemy. Dowiadujemy się, jaki był pierwszy świadomie obejrzany horror przez Stephena Kinga. Opowiada nam anegdotkę o swoim pierwszym seansie Nocy Żywych Trupów. Zastanawia się, czy horror jako gatunek działa podczas powtórek. Czy my nadal jako widzowie się boimy, czy tylko się dobrze bawimy i wspominamy ten pierwszy strach podczas pierwszego seansu, a, a w konsekwencji stawia pytanie, czy to nadal jest horror. I to jest w sumie jakieś takie ciekawe rozważania Kinga. Nie tylko, wiecie, jednozdaniowe latanie po tytułach, nie? Trzeci segment to są potwory. No i tutaj mamy właśnie po dwa zdania o każdym filmie i takie skakanie po, po tytułach. Są szczęki, jest The Thing from Another World, z 51. jest Inwazja Prywaczy Ciał, Frankenstein, Potwór z Czarnej Laguny, jest Byłem nastoletnim wilkołakiem, nie? I takie filmy, które on zawsze przytacza w tego typu produkcjach. Podobało mi się jedno zdanie, które wypowiedział. Powiedział, że nigdy nie Przepadał za filmami z wilkołakami, za filmami o wilkołakach, i to jest kurczę. Coś, co tutaj nas łączy Steve, bo, bo ja też od dziecka nie przepadałem za Wilkołakami. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że powstało kilka fantastycznych filmów o wilkołakach. Zdaję sobie też sprawę, że nie widziałem kilku fantastycznych filmów o Wilkołakach, i to też tutaj mógłbym chyba jeden z najważniejszych tytułów, który też w tego typu produkcjach zawsze się przewija, wymienić, którego cały czas nie widziałem. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że właśnie, no jakoś tak, no, no, nigdy nie byłem fanem Wilkołaków. A w sumie jak już, jak już zacząłem temat, to nawet mogę to pociągnąć, upokorzyć się nadal. Mówię tutaj o amerykańskim Wilkołaku w Londynie. Ja nie widziałem cały czas tego filmu, a... I przez lata gdzieś tam ciągle mi się przewija, jaki to ważny i jaki fajny to jest film. Jaki dobry i jakie ma świetne rzeczy. I nawet teraz, no, czytałem niedawno Dance Macabre, wałkowane to tam było. Oglądałem niedawno historię horrorów, wałkowane to tam było. Czytałem na dniach e, z, najnowszy zbiorek Joe Hilla Gaz do Dechy. We wstępie on mówi o tym, że nie powstała lepsza scena przemiany w Wilkołaka. I kurczę, no, będę musiał chyba obejrzeć. Dzisiaj rano, scrollując sobie do śniadania gdzieś tam Facebooka, e, wyleciało mi zdjęcie całkiem makabryczne, fajne zdjęcie z tego filmu. Ja od dziecka wam powiem, że od dziecka uważałem, że najlepszą sceną przemiany w Wilkołaka był pierwszy skowyt. Przy czym lubiłem ją do pewnego momentu, gdy już e, pojawiła się ta twarz wilka, gdy już te zwierzęce cechy się pojawiły, a nie przemiana twarzy człowieka. To już przestało mi się podobać. Nie konfrontowałem tej sceny później. Za dzieciaka mi się ona strasznie podobała, chociaż samego filmu i cyklu nie lubiłem. I może to też właśnie z COVID, bo to był jeden z pierwszych cykli o Wilkołakach, które widziałem. Może on wpłynął na moją niechęć do tego podgatunku. No ale gdy, gdy słyszę tylu znawców mówiących o, o, o tym filmie, którego ja niestety tutaj ze wstydu spuszczam głowę nie widziałem, no to chyba będę musiał po niego sięgnąć. Tak nadrobić, gdzieś tam sobie cichaczem. Dobra, z potworów przechodzi na filmy inspirowane odkryciami fizyki nuklearnej. To również jest dens makabr w pigułce. Dokładnie te same przykłady podaje, dokładnie te same anegdoty. Przy czym wszystko ograniczone, wiecie, do 1% książki. I mamy tam gigantyczne mrówki, gigantyczne tarantule i tak dalej, i tak dalej. Czwarty blok to są demony i to jest warte odnotowania, bo chociaż zaczyna od nawiedzonego domu na podstawie Shirley Jackson, to tutaj wychodzi poza Dens Macabre, ponieważ no gdzieś tam zahacza, oczywiście wiecie, no, w malutkim stopniu. O Japonię. To jest film z 2011 roku, więc jesteśmy już po tym całym boomie, po tym odkryciu japońskich horrorów i po wielkiej fali remakeów amerykańskich filmów. No i oczywiście Stephen King o tym mówi. Spokojnie mówi też o Monster Movie z lat 50., ale jednak podkreśla głównie japoński horror o duchach i o klątwach. Japoński horror, gdzieś tam z przełomu wieków czy z początku XXI wieku. No i to jest coś fajnego, bo, bo mówi o czymś w miarę świeżym, a przynajmniej nie, nie, nie mówimy tutaj o wielu, wielu dekadach wstecz, nie? no i to, ale oczywiście kończy zemsta po latach Emity Horror i tak dalej. Rzeczy, które porusza gdzieś tam, yy, gdzie tylko mu, mu się da mikrofon i zapyta o dany temat. Yy, Emity Horror to przecież był. Ja, ja, on to dał jako jeden z przykładów chyba trzech przykładów filmów, czy ki kilku przykładów, wiem, że bardzo duża część książki Dance Macabre była poświęcona na interpretację Stephena Kinga filmu Wil Horror. Piąty segment to wampiry. I tutaj wiecie, zaczynamy od DC Comics przez Belle Lugosiego, Christophera Lee, oczywiście Bram Stoker. Seksualność wampirów to jest też coś, co... No, dobra, wiecie, gdzie poświęcił temu bardzo dużo miejsca, ale na przykład chwali bardzo Barlowa w telewizyjnej ekranizacji Miasteczka Salem i to całą jego kreację, pomysł na niego, wygląd aktora itd., itd. Skupia się na, jestem legendą, na ekranizacjach tego filmu, ale też gdzieś tam zahacza o inne podejście do wampirów, stara się pokazać różne podejścia do wampirów. Między innymi na przykładzie filmu Blisko Ciemności podkreśla inne spojrzenie na wampira. Segment szósty, a tu widzę, pomyliłem numerację, czyli tych segmentów będzie dziesięć. Segment szósty, do diabła. I to jest w sumie ciekawie zrobiony segment, pomimo tego, że no ograniczamy się do trzech filmów i do takich naprawdę flagowych przedstawicieli, dziecko Rozmery, Omen i Egzorcysta, ale jest to o tyle lepszy segment, bo King skupia się tylko na tych trzech filmach i, i, i tak jak mówię, może sam motyw opętania no to jest tak tylko liźnięty, ale przynajmniej o każdym z tych filmów coś mówi, yy, mówi ponad te dwa zdania, jak również ma jakieś tam anegdotki do sprzedania. Segment kolejny, siódmy, to slashery. I tutaj zaczynamy od psychozy, sceny pod prysznicem, teksańska masakra, piłą mechaniczną, Halloween, koszmar piątek i tak dalej. King znowu po raz kolejny, nie wiem już który, porównuje oglądanie zwykle horrorów, w tym przypadku slasheru, do zwalniania i przyglądania się wypadkowi, gdy jedziemy drogą, ale też na przykład porusza problem moralny slasherów i, i mówi wyraźnie, że nie przepada trochę za tym, chociaż ogląda slashery, lubi slashery, ale trochę go to wkurza, że... Nie nie oglądamy już horroru, by patrzeć, jak ginie potwór, ale by zobaczyć, jak potwór zabija. I oglądamy slasher po to, by, by cieszyć się wyżynaniem kolejnych nastolatków, kolejnych ofiar. Porusza rolę kobiety w slasherze, także to jest w sumie dość ciekawy segment. Segment ósmy: King w kinie. I to jest fajna rzecz dla nas, Kingomaniaków, ponieważ King mówi o kilku wybranych ekranizacjach swoich książek i gdzieś tam jakieś ciekawostki oczywiście się zdarzają. Zaczyna od Kerry i tutaj już duża ciekawostka. Pamiętam Robert Ziębiński trochę tak sobie nie tyle, że śmiał się, co wręcz przecierał oczy, jak niski status Kinga był w momencie, gdy powstawała Kerry, że w trailerze mamy inaczej zapisane jego imię. Oczywiście to imię oznacza dokładnie to samo i Steven King bardzo często sam podpisuje się Steve przez V. A nie, a nie Step Hen, nie? Ale tam, no, no jednak na książkach mamy takie imię, więc takie powinno występować. W trailerze jest przez V. Natomiast tutaj King mówi, że on nie czytał scenariusza tego filmu. Że nikt nie pomyślał, by dać do przeczytania scenariusz pisarzowi, na podstawie którego książki oparty jest dany film i nikt mu nie pokazał tego scenariusza. Ten film powstał, a on dowiedział się, jak on będzie wyglądał dopiero podczas jednego z seansów przedpremierowych w kinie gdy obejrzał sobie ten film i opowiada też o tym seansie przedpremierowym, że trafił na jakiś dziwny seans przedpremierowy, na którym była prawie sama czarnoskóra widownia. No i wiecie, zakrył głowę i mówi o kurde, nie, no odbiór będzie ciężki, no to jest film o samych białych nastolatkach i o, i o ich problemach. A co ciekawe, no powiedział, że reakcja widzów była niesamowicie pozytywna. Podkreślał geniusz De Palmy z rozluźnieniem, jakie zaserwował przed końcem balu. No, i, i podkreślał reakcję nieświadomej ówczesnej publiczności, która nie wiedziała z czym ma do czynienia, z jakim filmem ma do czynienia, jak on się skończy. I też zwracał dużą uwagę na tą ostatnią scenę, podczas której Susnell klęka nad grobem Kerry White. Scenę wielokrotnie przywoływaną jako coś, co. jako jedną z najstraszniejszych scen w historii horroru. Ja wiem, że. Teraz to może nie robić wrażenia, chociaż to jest taki takie boom, które tam każdy podskoczy pewnie, jeśli nie zdaje sobie sprawy, co się wydarzy. Ale teraz moglibyśmy krytykować, że jumpsker, nie, że, że, że tego jest pełno w filmach, ale w tamtych czasach to było coś mocnego. I King mówi o tym, jak ten schemat potem się zakorzenił, jak był kopiowany, między innymi przywołuje scenę na łódce, na koniec piątku XIII, kiedy mamy już rozluźnienie, kiedy mamy taką spokojną muzykę. Bardzo podobnie wykonana scena. I nagle Jason, chłopiec Jason wyskakuje z jeziora i przewraca łódkę, łapie główną bohaterkę. Ja Wam powiem, że nigdy nie pomyślałem o podobieństwie tej sceny do Kerry, a ona jest faktycznie bardzo podobna. A, a właśnie scena z piątku 13, ta końcowa, to jest coś, co kiedyś po prostu mnie niemalże zabiło, jak ja byłem dzieckiem. Nie? To, to jest coś, co. Ten film w ogóle, gdy, gdy ja jako dzieciak go obejrzałem, to było: O Jezus, Maria, to, było, to był festiwal przerażenia, a, a ta Ostatnia scena, pewna z matką oglądałem, to, to myśmy po prostu tam prawie zeszli nie? Do, do, do grobu po niej. No, mówi o lśnieniu. I oczywiście, no, tam przytacza rozmowę telefoniczną z Kubrykiem o. Optymizmie w historiach o duchach. Kubrick podobno mówił, że wszystkie historie o duchach są optymistyczne, ponieważ to oznacza, że istnieje życie po, po śmierci. No a King spytała, co z piekłem, nie? Ale tak ogólnie, no, King mówi jednak to, co zawsze, nie? to, co zwykle, chociaż przykładowo mówi o różnicy, na którą ja nie zwróciłem uwagi. Mówi o tym, że w mojej powieści hotel staje w płomieniach, w filmie Kubricka zamarza. I że to jest najlepsze podsumowanie tych dwóch historii. E, u mnie ogień, u niego lód. E, ale na przykład chwali zdjęcia. Chwali improwizowaną scenę Hirst Johnny. No ale umówmy się, ogólnie gdzieś tam przebija przez to, to co zawsze King mówił o tym filmie. I, i nawet jeśli chwali, to, to gdzieś tam, wiecie, płytuje, Ale i mówi swoje, nie? E, Mówi o Giorgio Romero. I to tak ogólnie przy, przytacza historię swojej znajomości, mu trochę o, o rycerzach na motorach, o Creepshow, o swojej roli, o roli w Creepshow, roli Kinga i tak naprawdę do tego się ogranicza. Ta jego wypowiedź nie jest jakoś bardzo o filmie, ale mówi o swojej roli w tym, <ścoughs> o swoim występie w Creepshow i ogólnie o cameo w e, swoich ekranizacjach. Mówi o Martwej Strefie i o Cronenbergu, o tym, że horrory nie cieszą się szacunkiem, że Dee Wallace za Cujo zasłużyła na Oscara tak samo jak Katie Bates za Misery. I na tym kończy blok o swoich filmach. Segment kolejny, przedostatni, dziewiąty, to Nowa Krew. I tutaj też oczywiście wychodzimy poza to, co mieliśmy w Dance Macabre. Mówi o Blair Witch Project, który przełamał schemat epatowania brutalnością i rosnącej obojętności na horrory. Mówi o narodzinach popularności found footage, o paranormal activity, ale też w tym bloku porusza falę remake'ów, nowego pokolenia twórców. Świt żywych trupów, Zaka Snydera, Wzgórza mają oczy, Aleksander Aża. Teksańska masakra piłą mechaniczną, Markus Nispel mówi o Eli Rocie, o Cabin Fever, o piłach Jamesa Wana. Mówi o przyszłości gatunku, o innowacjach technologicznych, czy to będzie dobre czy złe, o popularności 3D. Tutaj w sumie zabawne, bo Dens Macabre też mówił o tym, czy kiedyś wróci popularność na 3D. I, I mówił, że jeśli wróci, to on zainwestuje w specjalne okulary, które będzie mógł nosić na co dzień. I ogólnie tam mówił, że, że ludzie z dużą wadą wzroku mają duży problem z takimi filmami. No, tam, tam to powstawało w latach 80. Teraz wiemy, że przeszliśmy już chyba przez wielką popularność filmów trójwymiarowych, gdzie wszystko powstawało w 3D. Teraz już chyba, chyba to ucichło, nie? Tak mi się wydaje. No ja, ja, ja przynajmniej wybieram bardzo często 2D, jeśli, jeśli nie idę do, Ima do imax oczywiście. Ale wydaje mi się, że, że, że już nie ma takiego nawału, że wszystko musi być w 3D i wszystko jest reklamowane, że jest filmem w 3D. Ostatni segment, dziesiąty, to jest ostatnia straszna scena. I tutaj King podsumowuje. Po co. On, Stephen King, ogląda horrory. Co one mają z nim zrobić? Czyli czego oczekuje od, tego, od, od filmów? Czego oczekuje po takim seansie? Co się z nim stanie? Jakie reakcje w nim wywoła seans horroru? Co on, Stephen King, lubi, a czego nie? Czego oczekuje po tych filmach, a czego nie oczekuje? Co powinien robić dobry horror i jak powinien działać na widza? Czyli mamy takie spłętowanie rzeczy, o których wspominał czasami Stephen King, i na sam koniec jest scena na napisach, i tutaj sobie napisy lecą, fajna muzyczka, i pojawia się mały ekranik, gdzie Stephen King takie ostatnie słowo ma do powiedzenia mówi, jakie filmy i jakie horory on Stephen King zabrałby na Bezludną Wyspę. I tutaj oczywiście nie, nie mówi jednego tytułu, mówi kilka, ale mówi też jakie swoje ekranizacje by zabrał. Także dowiadujemy się tutaj, które według niego są najlepszymi ekranizacjami yy, Stephena Kinga. A też gdyby miał zabrać tylko jeden horror, to co to by było. I jeśli cofniecie się teraz do 50. podcastu Radia Stephen King, co prawda możecie mieć problem z jego przesłuchaniem na słuchawkach. Kiedyś, yy, kiedyś ludzie nam pisali w komentarzach. W że w ogóle nic nie słychać, cisza jest. Ja nie wiem, jak to skóra montował. Ja wtedy wszystko słyszałem, a teraz, jak na słuchawkach odpalam, nie słyszę tych podcastów. E, chociaż, jak otwieram je w programie, to wszystko jest, wszystko gitara. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to działa. <laughs> Ale w 50. odcinku, 50. odcinek, wiecie, wielki jubileusz Radia Eska na tamte czasy, e, zainspirowaliśmy się właśnie tym, co powiedział na sam koniec Stephen King. Jaki to jeden, jedyny film horror zabrałby na bezludną wyspę. I sobie wtedy o tym filmie pogadaliśmy. Podsumowując, dostajemy tutaj horror w pigułce. Ale bardzo ładnie jest to rozplanowane. Bardzo fajna odpowiedź, dobrze zmontowana, fajnie rozłożone akcenty. Ogląda się to naprawdę przyjemnie. Kilka razy King próbuje opowiedzieć, odpowiedzieć, czym jest horror i dlaczego ludzie go oglądają. Oraz jaki powinien być prawdziwy horror. W odróżnieniu od poprzednich tytułów, które omawiałem tutaj w tegorocznym Halloween Special, czyli Dance Macabre i Historia Horroru, w zasadzie nie ma tutaj podłoża politycznego czy społecznego. Chyba raz King rzuca przykładem, i to jest chyba tyle. A jednak tam mieliśmy w historii horroru dość dużo, w Dance Macabre nawet bardzo dużo. Cały blog był, ca cały rozdział był poświęcony temu zagadnieniu. Jak życie ówczesne, społeczne, polityczne, problemy ludzi wpływają na to, jak rozwija się gatunek, jak horror odpowiada na to, co dzieje się w życiu człowieka. Oczywiście mamy tutaj spoilery z filmów, no z tego sobie trzeba zdawać sprawę. King mówi o, o jakichś tam punktach ważnych w filmie, które mm, no będą zdradzeniem fabu ale też bardzo często mówię o zakończeniach, no w tego typu produkcjach to jest e, bardzo częste. I teraz tak, gdybym miał się zastanowić, co jest fajniejsze, horrory Stephena Kinga czy dance macabre? ciężko odpowiedzieć. No, nie polecam tak jak ja, gdy teraz przeczytałem Dance makabra chwilę później obejrzałem to, no bo cały czas będziecie gdzieś tam widzieć podobieństwa w takiej naprawdę skali mikro. Nie? Ale to jest jednak całkiem niezły film. I, i, I jeśli nie chcecie gdzieś tam siadać do książki, w której on skacze z tematu na temat i, i bardzo dużo srok za ogon ciągnie, a chcecie tak sobie w pigułce posłuchać, co Stephen King ma do powiedzenia, a też po latach, nie? No, bo to jednak jest inny Stephen King niż ten, który pisał Dance Macabre, to to, to, to to ja polecam. Ja polecam te horrory Stephena Kinga. Gdyby tutaj lepsze porównanie byłoby z historią horroru i Lairota, no dostajemy coś krótkiego. Coś dużo, dużo krótszego. Umówmy się. Każdy segment, który tutaj był, a który trwał no, no, no ile? Kilka minut albo i krócej, to tam był rozwinięty do całego odcinka. Tam mieliśmy dużo więcej yy, znawców horroru, yy, fascynatów gatunku itd, tak i tak dalej. I pod tym kątem to się oglądało lepiej. No, no, tak jak mówię, zależy od indywidualnych yy, potrzeb danego człowieka. Jeśli ktoś nie chce oglądać serialu na ten temat, ośmiu, yy, sześciu czy ilu tam odcinków, no to lepiej sięgnąć po taki jeden skondensowany w pigułce. Jeśli kogoś nie interesuje, co ma do powiedzenia, nie wiem... Bruce Campbell, Eli Roth, Jamie Lee Curtis i tak dalej, i tak dalej. A chce sięgnąć konkretnie po Stephena Kinga, chcę poznać zdanie, opinię Stephena Kinga, no to lepsze są pewnie horrory Stephena Kinga, bo, bo jest go tu więcej. Nie? Tam, gdyby powycinać Stephena Kinga, no to nie, nie, nie skleilibyśmy z tego całego odcinka, a nie wiem, czy skleilibyśmy jeden blok między reklamami. Nie pamiętam. Możliwe, że dokładnie cytuję siebie sprzed tygodnia. Także z punktu widzenia ludzi, którzy chcą posłuchać o horrorze. Dla mnie lepsza jest, lepsza jest historia horroru, ale rozumiem, że jeśli szanujecie bardziej swój, swój czas, swoje życie, to horory Stephena Kinga będą ciekawszym wyborem. Natomiast gdy chcę posłuchać, jak Stephen King mówi o horrorze, no to chyba jednak wolę horory Stephena Kinga. Co prawda w historii horroru mamy Kinga kolejnego, starszego o kolejne tam prawie 10 lat, więc możemy gdzieś tam sobie skonfrontować to, czy coś się zmieniało, ale umówmy się, no niewiele się zmienia. To jest człowiek, który. No zresztą to nie tylko on, no w pewnym wieku ludzie się nie zmieniają, szczególnie jeśli mówią o wspomnieniach sprzed 50 lat, to raczej mówią to samo w kolejnych swoich wypowiedziach, pomimo tego, że w ich życiu upływają kolejne lata, nie? Ostateczna ocena moim zdaniem bardzo pozytywna. Jeśli chodzi o horror, no fani horroru nie dowiedzą się tutaj zbyt wiele. Ludzie, którzy siedzą w tym, to jedynie może być ciekawostka, ale przyjemna, która ich nie zmęczy. Gdybym obejrzał to w wieku 15 lat, byłbym zachwycony i oglądałbym to codziennie. Ale to jest bardzo ważne to, że to jest jedyny tego typu film. Wypełniony Stevenem Kingiem. To jest naprawdę ważna rzecz gdzieś tam w e, historii Stevena Kinga, e, jego historii na ekranie. No, czegoś takiego nie było do tej pory na taką skalę, żeby przez godzinę nam mówił e, na ekranie o e, gatunku. Więc to jest rzecz naprawdę warta odnotowania i uważam, że jeśli jesteśmy fanami Stevena Kinga, to naprawdę warto sięgnąć po tę produkcję i ją poznać. Nawet jeśli nie dowiemy się niczego nowego z niej. Dobrze. To by było na dzisiaj wszystko. Został nam jeszcze jeden odcinek z tego rocznego Halloween Special, chyba, że to cały czas nie wykluczam, że wpadnę na jakiś wielki finał, ale raczej wątpię. Niestety za tydzień tak różowo już nie będzie. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć!